Cześć, tu Karolina Pytlarz. Dzisiaj zrobię layout ślubny. I tutaj widzicie z jakich tekturek będę korzystać. Mam również takie skrapki, żeby wydłużyć sobie kompozycję. I tekturki wyembosuję na zielono, różowo i taki biało-złoty. Nakładam przez maskę pastę strukturalną. Jest to praca margaretkowa, więc starałam się dopasować ją do haseł z obecnej majowej margaretki. Jest to zwykła biała pasta, którą posypuję takim bardzo drobnym brokatem. I on się tak pięknie mieni, naprawdę na bogato, tam na dole widzicie. I tutaj właśnie, o, ślicznie to wygląda. I układam sobie takie trzy rameczki. Ja to już mam wszystko podklejone na tekturkach i teraz będę tylko przyklejać. I pracuję na kolekcji Romantic Moments. Wyrównuję też te tekturki od spodu, żeby wszystko było ładnie równo. Nie chciałam sobie pobrudzić pracy, więc klejem zalewam jakby tą tekturkę od góry, przytrzymując ją i wtedy mam pewność, że nigdzie tam nie przejadę sobie tym klejem od spodu, a wszystko będzie na swoim miejscu. I tutaj, jak widzicie, dokładam te skrapki, a później o nich trochę zapomniałam i dołożyłam je już poza kamerą. Możecie zobaczyć efekty na zdjęciach na końcu filmu. Zrobiłam sobie też dużo
różyczek z arkusza, więc będzie to taki kwiecisty layout. Kolory margaretki są różowo-szare, ale ja nie mogłam odmówić sobie tego zielonego, wiosennego, takiego pięknego koloru. Chyba nie nadaje się do prac monochromatycznych.
A tutaj dodaję sobie takie metalowe różyczki, one są w kolorze takiego różowego złota, coś takiego, ale właśnie takie metaliczne, ładne i znalazłam je, znaczy syn mi je znalazł ostatnio i chciałam bardzo je użyć. I tutaj zapomniałam o tej księdze, a bardzo ją chciałam, jakoś tak bardzo mi się podoba w tym rogu, więc trochę ją przycinam i podsuwam pod listki i będę jeszcze uzupełniać kompozycję, żeby to tak wyglądało, jakby to tam było od początku. Zapomniałam też o tych przygotowanych listkach tekturkowych, więc też jeszcze sobie uzupełniam tą kompozycję i rozcinam tą dużą gałązkę i mogę dodać ją w dwóch miejscach. I teraz motylki. Mam troszkę utrudnione zadanie, bo mam syna na rękach, ale jak widzicie, jakoś dałam radę. Miałam też przygotowane takie buty, też w margaretce były. Myślałam, że jakoś uda się je tutaj dopasować, ale nie pasowały mi za bardzo. I teraz jeszcze parę szklanych kuleczek. I takich diamencików, one są dosyć duże, więc nie daję ich za dużo, na tych większych kwiatkach gdzie niegdzie po dwa. Już tak właśnie kiedyś robiłam i podoba mi się taki efekt troszkę większej rosy.
Teraz obsypuję tłuczonym szkłem. I nakładam też kleju i smaruję tym brokatem, który posypywałam na paście strukturalnej. On ma taki różowy poblask i no, ślicznie to wygląda jeszcze na tych różowych kwiatkach. Strzepuję, bo to oczywiście ten brokat był wszędzie na całej pracy, więc i tutaj jeszcze zapomniałam o łączeniu tej wyciętej kompozycji z papieru i zasłaniam ją listkami, żeby nie było takiego odcięcia. I jeszcze sobie pomyślałam, że fajnie by było to podbić szarym papierem z kolekcji Love Me Tender. Więc jeszcze podklejam, bo te skrapki też właśnie były wycięte z tej kolekcji i ten layout w ogóle miał być właśnie z kolekcji Love Me Tender, ale taka świeżość właśnie z Romantic Moments mnie przywołała. Rozrywam papier i tak wywijam jeszcze do góry. I chlapania różową i białą farbą. I praca gotowa.
Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam na grupę inspiracyjną Margaret May Craft Time and You. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!